Prawo Gaussa mówi, że strumień wektora narażenia pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy ładunkowi wewnętrznej powierzchni, który sobie oznaczę tam Qin przez epsilon 0 przy założeniu, że to jest w próżni. No i teraz ten strumień to będzie całka, wektor natężenia pola w danym punkcie, skalarnie wektor powierzchni. I żeby podkreślić, że chodzi mi o powierzchnię zamkniętą, rysuję sobie tu kółko, zbierając to do kupy. No i żeby cokolwiek wykazać, odniosę się do konkretnej powierzchni zamkniętej. I żeby nie było trudno, wezmę powierzchnię zamkniętą o wysokiej symetrii. O najwyższej symetrii, jaką potrafię sobie wyobrazić, wezmę kulę. No dobra, wiadomo o co chodzi. To jest tak jakby równik, gdyby to miała być kula ziemska. W środku umieszczę ładunek, dokładnie po środku. I oznaczę sobie go Q. No i to jest ładunek dodatni. Po co? Bo tutaj mam iloczyn skalarny między wektorem natężenia pola w danym punkcie, a wektorem powierzchni. I tych punktów mam nieskończenie wiele, no bo podzielę na nieskończenie małe kawałki powierzchni tej kuli. Będę się odnosił do powierzchni kuli, czyli jestem w odległości r od środka. I wymyślę sobie jakieś dwa kawałki i narysuję odpowiadające im wektory powierzchni. Nie, to nie jest wektor powierzchni. No i jakiś inny kawałek. Dobra, teraz wektory powierzchni. One będą niebieskie. Niebieskie. Kierowane na zewnątrz powierzchni. Taka jest umowa. W przypadku powierzchni zamkniętej wektory powierzchni skierowane są na zewnątrz. No i wektor natężenia pola. Styczny do linii, a linie biegną od plusa do minusa, czyli też na zewnątrz tej powierzchni. I teraz, ponieważ jestem w obu przypadkach w równej odległości od środka kuli, a więc w równej odległości od źródła pola, to wektory natężenia pola w tych dwóch miejscach i w każdym innym będą takie same. No powiedzmy tyle. Tu tyle samo. Natężenie pola ma kierunek radialny. Wektory powierzchni mają kierunek radialny w każdym możliwym punkcie powierzchni tej kuli. A to oznacza, że kąt między tymi wektorami, między ds i e zawsze będzie 0 stopni, a to oznacza, że kosinus zawsze da jedynkę. A to znaczy, że mogę sobie uprościć tą całkę. Uwzględniłem to, że między tymi wektorami kosinus zawsze da jedynkę i już. Teraz mam same wartości. Natężenie pola jest stałe, nie? Więc leci przed znak całki. Całka zsumuje mi nieskończenie wiele, nieskończenie małych elementów powierzchni, dając całą powierzchnię. Powierzchnię kuli 4πr kwadrat. Zapisując to troszkę inaczej, mnożenie jest przemienne, więc mogę. Ładunek wewnątrz to ten ładunek źródłowy, Q. Tam nic więcej nie ma. No, to jest prawo Coulomba. Policjalnemu przeważnie było zapisywane za pomocą tak zwanej stałej elektrostatycznej, która nie jest żadną stałą, tylko zbitką innych stałych. No, wykazałem. No, ktoś mógł się przypierdolić, że nie, no bo przecież prawo Coulomba mówiło coś o sile, nie? No, ale natężenie pola to jest siła przez jakiś ładunek. W takim razie sama siła to będzie natężenie razy ten ładunek. No i w takim razie siła będzie równa, za natężenie wpisuję to, razy jeszcze jeden Q. No to już wypadałoby je indeksować, nie muszą być takie same. Czyli co było do okazania. Ale to tutaj, co zrobiłem na niebiesko, to już jest wystarczające, no bo jeśli wykazałem, że natężenie pola definiowane jako siła przez ładunek wyraża się takim wzorem, to tak jakbym wykazał, że siła wyraża się takim wzorem. Ta ostatnia linijka była zbędna. Była specjalnie dla licealistów, którzy by się mogli burzyć, że no kurwa, wykazałem, ale nie to.